Witam. Dzisiaj przedstawię Wam moją opinię na temat wyglądu antagonistów z Boruto. Zapraszam. Standardowo jednak oto najlepsze komentarze poprzedniego odcinka to są moi wspierający, którzy wyglądają fenomenalnie o każdej porze dnia i nocy. Zanim jednak przejdę do postaci z Boruto, chciałbym zaznaczyć kilka kwestii dla tych, którzy nie są zaznajomieni z moim kanałem i opinią o początkach Boruto. Oglądałem kolejną generację tylko do około 90 odcinka, a więc nie znam większości antagonistów. Zamierzam kiedyś wrócić do tej serii, dlatego to może być ciekawa perspektywa, czy moje poglądy się zmienią, jak już będę wiedział, o kim tak naprawdę mowa. Nie będę tutaj oceniał zdolności żadnego antagonisty, charakteru, tego, czy jest dobrze napisany, a nawet animacji danej postaci. Pomimo, że nie oglądam tej serii od lat, to ciągle dostaję wiadomości o tym, co się dzieje, a czasem, choć bardzo rzadko, korzystam z odcinków Boruto i mimowolnie widzę tam jakieś rzeczy, dlatego mam wyrobione na nie pewną opinię. No to tyle, przejdziemy teraz do antagonistów. Jego zwykła forma wygląda jak typowy, nudny Otsutsuki. Mówiłem o tym lata temu i podtrzymuję moje zdanie. Klan Otsutsuki w większości wygląda bardzo średnio. Bladzi bogowie z kompleksem wyższości i nie inaczej jest z Momoshikim. Na pewno na plus tutaj zasługuje zabawa kolorystyką, gdzie ma super czerwonego Rinnegana i fajnie się wyróżnia na tle tego, że jest po prostu biały. Ubiór Momoshikiego też się jakoś nie wyróżnia, białe szaty jak wszędzie i tyle. Ja rozumiem zamysł, w końcu to klan, ubierają się w tym samym sklepie, ale jak dla mnie jest to nijakie. W przypadku jego drugiej formy, czerwone Rinnegany zmieniają się na żółte i nadal wyglądają ciekawie na tle reszty, ale te czarne paski wyglądają słabo. Mi się osobiście to w ogóle nie podoba. Ta postać w tej formie wygląda całkiem ok. Dzieje się tu trochę więcej niż w przypadku typowego Otsutsukiego i pomimo, że strój również jest biały, to są tam jakieś czerwone wstawki i wygląda to po prostu lepiej, jednak nie podoba mi się tu jego głowa. O ile włosy wyglądają dość ciekawie, tak same nie wiem co to jest, tatuaże na twarzy i coś ala piercing na uszach, wygląda dla mnie znowu słabo. Może ludziom się to podoba, ale mi się kojarzy z raperami XXI wieku, którzy tatuują sobie mordy w każdym możliwym miejscu. Lubię dziarę, ale to mi się nie podoba ani w anime, ani w realu, nie na twarzy. Pisząc ten odcinek odnoszę wrażenie, że wygląd postaci jest właśnie bazowany na dzisiejszej popkulturze i ja już chyba jestem na to po prostu za stary. Moje zdanie dotyczące wyglądu tej postaci są mieszane jak kolor jego włosów. Z jednej strony na przykład jego fryzura wygląda dość ciekawie, ubiór też jest dość specyficzny, tak znowu piercing i dziara pod okiem psuje mi wszystko. Przykuwa to uwagę, ale mi się to kojarzy z typowymi nastolatkami z depresją, którzy postują na jakichś social mediach smutaśne cytaty. Wiem, że jest on lubiany, dotarły do mnie te informacje, ale moim zdaniem po prostu wygląda póki co najlepiej, choć nie powiedziałbym, że jakoś szczególnie bardzo, bardzo dobrze. O tej postaci słyszałem dość sporo i pomimo tego, że nie oglądam tej produkcji, to ciężko nie zostać zalanym informacjami i teoriami o nim i nie chcę spoilerować, kim on jest, bo to też wiem, ale muszę wam przyznać, że podoba mi się wygląd tej postaci. Jego tajemniczość, zwykły płaszcz i zakryta twarz maską, ale też widać jego strój, który mi przypomina trochę taki strój Wiedźmina i podoba mi się to. Zdecydowanie póki co wygląda dla mnie najlepiej. Znacznie lepiej niż Kawaki. Czy kawaki, jak ktoś tam mówi. Znowu mamy tę samą sytuację. Wygląda on typowo dla Otsutsukich, ale coś powoduje, że moim zdaniem wygląda całkiem dobrze. Jak chociażby to coś, co oplata jego głowę, ale w jego kolejnej formie wygląda jak jakiś poszarpany ptak. Z rycem, jakby mu dwuletnie dziecko pomalowało mordę flamastrem. Pamiętam go trochę z Boruto i też podobało mi się to, jak znowu jego białe kolory kontrastowały z czerwoną wędką. Wygląda to spoko, ale nie jakoś wybitnie dobrze.
Gdy pierwszy raz zobaczyłem tą postać gdzieś tam na miniaturce na Kona, pomyślałem sobie XD, co to jest? Ja wiem, że w uniwersum Naruto kobiece postaci nie są zbyt wybitne, ale ona z jakiegoś powodu przypomina mi cyrkowca. Ogólnie jak oglądam zdjęcia tej postaci do tego odcinka, to trochę zmieniam zdanie. Nie jest aż tak źle jak myślałem, ale szczerze mówiąc podoba mi się u niej styl oczu i kolczyki. Są nietypowe, ale tak to nic poza tym. Ani strój, ani ogólny wygląd, dosłownie nic. No sorry, jeśli wam niszczę marzenia. To też jest jeden z początkowych antagonistów Boruto i go chociaż kojarzę, a sytuacja z nim jest o tyle zabawna, że z jakiegoś powodu go lubię. Na pewno znowu to samo co poprzednio, czyli czerwony topór pasuje mi do niego, ale na przykład proporcje wyglądają przekomicznie. Jednakże tutaj zaliczyłbym go do takich całkiem okej z wyglądu, ale nic specjalnego jak to z Otsutsuki. Jest to postać, której zupełnie nie znam, ale powiem wam, że w tym momencie podoba mi się najbardziej. Nie wiem, czy chłop ma jakiekolwiek umiejętności bojowe, ale wygląda jak taki typowy naukowiec z takim nieco kosmicznym strojem i fajnymi okularsami. Do tego ma fajny zarys i gitówa fryzurkę. Nic więcej wam o nim nie powiem, bo naprawdę nic nie wiem, ale póki co wygląda najnormalniej, a jednocześnie bardzo, bardzo spoko. Fujka postać, praktycznie nic w jego postaci nie wygląda ciekawie. Przypomina mi jakiegoś cyborga, w sumie obleśnego typa, no i jest biały jak Otsutsuki, a to działa tylko na jego niekorzyść. Nie wiem co mam wam więcej o nim powiedzieć, wygląda bardzo słabo. Proszę państwa, mamy Robocopa w Boruto, a on nawet w Naruto nie wygląda jakoś szczególnie ciekawie, ale to co widzę na zdjęciach wywołuje u mnie współczucie do tej postaci. Nie dlatego, że mu się coś stało w Byakugana, tylko dlatego, że wygląda jak kupa. Domyślam się, że fani Boruto mogą mnie zjechać za to, że prawie żadna postać mi się nie podoba, ale co mogę poradzić, że wyglądają strasznie słabo. Była ona antagonistką przez krótką chwilę i pojawiła się gdzieś tam na początku, więc coś tam ją kojarzę, ale nie będę się jakoś strasznie rozgadywał na ten temat. Wygląda normalnie, co jest dla mnie plusem patrząc na to, o czym mówiliśmy poprzednio, ale jednocześnie nie ma niczego takiego szczególnego, co by ją z wyglądu wyróżniało. Od zwykła dziewczyna. Jest okej, ale też dupy nie urywa. Wygląda on bardzo podobnie do Jagury, co nie jest niczym dziwnym, w końcu to jego wnuk, ale muszę wam przyznać, że mi się podoba jego wygląd. Jest dość zwyczajny, ma to coś pod okiem, co w Naruto wygląda też dość normalnie, ale w przeciwieństwie do Dziar a la raper. Ma on dość zwyczajny strój, fryzurę, ale kolor oczu i tego malowania wyróżniają go mocno i to jak najbardziej na plus. Nie mam bladego pojęcia, czy jest to jakiś ważniejszy antagonista, ale także przypomina jakiegoś właściciela cyrku albo jakiegoś grubego biznesmena, który zbiera kwit i je w drogich restauracjach. Nie powiedziałbym, że wygląda dobrze, a raczej obleśnie, ale z tego co widziałem po samych zdjęciach na Google grafika, to rzeczywiście może być taki, więc okej. Boże, co to jest? Szczerze mówiąc, to żadna z tych postaci mi się nie podobała. Pomimo, że mistrzowie miecza w Naruto to bardziej legenda niż coś wow, to ci z Naruto wyglądali różnorodnie i specyficznie, ale całkiem okej. A ci z Boruto wyglądają dość specyficznie i niezbyt okej. Ponownie to dość wcześni antagoniści, którzy przyczynili się do tego, że zakończyłem swoją przygodę z Boruto. I mówcie o nich co chcecie, że byli słabi, bezpłciowi, nieciekawi, ale nie zapominajcie, że przy tym wyglądają też bardzo biednie. Początkowo jak zobaczyłem tę postać na zdjęciach, pomyślałem, okej, jakiś w miarę normalny gość. Ale później zobaczyłem jakąś kolejną formę i uznałem, okej, czyli jednak wygląda jak sraka. No tak bym go podsumował. Dałem go na koniec, bo na stronie, z której brałem listę antagonistów, go nie było, a tak naprawdę to on jest powodem, dlaczego robię ten odcinek. Otóż zobaczyłem go robiąc filmik o trybach czakry Kyubiego. Wtedy też pobrałem odcinki Boruto z Barion Modem i zobaczyłem jego postać.
Jedyne co mi się u niego w miarę podoba, to strój, który jednak troszkę się różni. Ma te czerwone wstawki, wygląda to jakoś. Nie powiedziałbym, że wybitnie, ale tak całkiem przyjemnie. Jak taki fajny płaszczyk, formalny, prosty. Reszta to jakiś żart. Jego twarz wygląda, jakby cierpiał na nieodwracalne zmiany fizyczne, a jego dojutsu, cokolwiek robi, wygląda po prostu źle. Myślę, że ten odcinek zasługuje na podsumowanie, bo zauważyłem pewien pattern. Jestem oczywiście hejterem Boruto, bo gdyby nie było tak tragiczne, to bym z niego nie zrezygnował, ale kwestia wyglądu postaci nie była tu żadnym argumentem. Boruto to zupełnie inne anime. Szczerze mówiąc, zastanawiam się, czy mówienie o tym anime, że jest to kontynuacja Naruto, jest trafne. Z dość normalnie wyglądających antagonistów skręcono w jakichś cyborgów, bogów z tribalami, które się świecą. Oczywiście można powiedzieć, że w Naruto były przeklęte pieczęci i to fakt, ale prawda jest też taka, że one też nie wyglądały zbyt dobrze. Sam wzór jest ok, ale jak się to rozciągało na ciało albo Sasuke w pełnej formie, też wyglądał jak shit. Większość antagonistów w Naruto wygląda normalnie, a dopiero później się przeobrażają, ale ponownie wtedy to też działa moim zdaniem na minus. Kakuzu mi się podoba z wyglądu, ale do momentu aż nie wygląda jak jakiś obrzydliwy potwór. Obito i Madara wyglądają spoko jako normalne postaci, ale jako Jinchuriki wyglądają źle. I w końcu mamy Paina, który też ma piercing, ale na pierwszy rzut oka nawet nie wiadomo, że jest to piercing, a porównywałbym to do upiększaczy typu malowanie twarzy przez Kankuro. Tak jak już mówiłem, barwy wojenne, tatuaże na ciele jak najbardziej mi nie przeszkadzają. Ba, mogą działać na plus, ale na twarzy to wygląda moim zdaniem źle. Do tego wszystko idzie w kierunku Otsutsuki i dzisiejszej mody, co jak dla mnie jest kierunkiem złym, ale ja targetem nie jestem. No już pomijając to, że tribale są chyba najbardziej memicznymi tatuażami, zaraz po tekstach braci się nie traci. Domyślam się, że te wzory mają jakieś znaczenie i nie mówię tylko o Boruto, ale też o mitologii i tak dalej, bo całe uniwersum Naruto jest napakowane nawiązaniami, ale to nie zmienia faktu, że wygląda to źle. Nie wiem, czy się ze mną zgadzacie, czy nie, możecie dać znać w komentarzach. Być może moje przemyślenia na temat tych postaci zmienią się, gdy kiedyś to obejrzę, ale szczerze mówiąc, wygląd antagonistów nie zachęca do oglądania, a wręcz przeciwnie. Przynajmniej dla takiego starucha jak ja. Zapraszam na moje mniej lub bardziej martwe socjale. Nie zapomnijcie lajkować, dać łapkę w górę i polubić ten filmik. Cześć!